Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o nowości od Silhouette, czyli macie elektrostatycznej. Platforma elektrostatyczna to nowoczesne rozwiązanie producenta Silhouette, które pozwoli na wycinanie papieru bez konieczności korzystania ze standardowych mat pokrytych klejem. Wytworzone pole elektrostatyczne przytrzymuje papier na powierzchni platformy, umożliwiając jego wycinanie. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku kierowane do użytku hobbystycznego. Jego ogromną zaletą jest łatwość w zdejmowaniu już tych wyciętych drobnych elementów z powierzchni platformy bez konieczności żmudnego wyjmowania tych pozostałości z powierzchni kleju. Platforma występuje w dwóch rozmiarach. Mniejszym, dedykowanym do plotera Portrait 4 oraz większym do ploterów Cameo 5 i Cameo 5+. Platformę należy prawidłowo umocować, aby proces cięcia przebiegał bez zarzutów. Na dole plotera znajduje się blokada z symbolem kłódki. Otwieramy ją i delikatnie zdejmujemy przednią osłonę. Następnie delikatnie wsuwamy platformę w taki sposób, aby połączyła się z terminalem plotera. Kolejnym krokiem jest użycie arkusza ochronnego. Należy umieścić go na platformie zgodnie z wyznaczoną czarną linią. Ułóż arkusz w taki sposób, aby nie wystawał poza brzeg platformy, a wszystkie przewodniki na jej powierzchni zostały prawidłowo zakryte. Jeżeli ułożysz arkusz nieprawidłowo i dotkniesz nieosłoniętego miejsca na platformie, możesz poczuć przeładowanie elektrostatyczne, a tego zdecydowanie nie polecam. Kolejnym ważnym krokiem jest prawidłowe ustawienie rolek plotera. Powinny one znajdować się idealnie nad przeźroczystą folią. Sprawdź koniecznie, czy rolka znajduje się w tej pozycji. Jeżeli nie, to nie rozpoczynaj wycinania przed jej prawidłowym ustawieniem, aby nie uszkodzić urządzenia. Ostatnim krokiem, który wykonamy, jest uruchomienie plotera, a następnie włączenie platformy poprzez naciśnięcie przycisku Power na jej obudowie. No to pora na pierwsze cięcie. W programie Silhouette Studio upewniamy się, że ustawienia strony są prawidłowe i w punkcie Mata do cięcia mamy wybraną matę elektrostatyczną. Z biblioteki programu wybieram wzór, który chcę wyciąć i rozmieszczam go na macie. Następnie na powierzchni platformy układam arkusz papieru o gramaturze 120 g zgodnie z wyznaczoną czarną linią. Papier mocno przybiera do powierzchni platformy. Ładuję platformę z papierem pod rolki plotera, delikatnie przesuwając ją do przodu, do momentu, aż poczuję opór i naciskam strzałkę ładowania na panelu plotera. W programie Silhouette Studio wybieram ustawienia cięcia, a następnie klikam Wyślij i ploter rozpoczyna cięcie. Po chwili wzór jest już gotowy. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości, albo szukasz swojego wymarzonego sprzętu, zapraszam Cię serdecznie na wycinarnia.pl, gdzie chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i doradzimy odpowiedni model plotera dostosowany do Twoich potrzeb.